Mike świetnie się bawi na swoich wakacjach. Wygląda na to, że idzie burza. Hej, Mike, lepiej się schowaj. O nie, on nas nie słyszy. Maverick, mamy sytuację na naszej wyspie. Czy mógłbyś pomóc? Próbowaliśmy ostrzec Mike'a przed nadchodzącą burzą, ale on głośno słucha muzyki i nic nie słyszy. Musimy go natychmiast o tym powiadomić. O, tam jest Mia. Może ona nam pomoże? Balabu! Mama, pada! Mia, Mike jest w niebezpieczeństwie. Pomożesz nam? O, Mina mo. Doskonale. Zatem w drogę! Nie mogę w to uwierzyć. On dalej słucha tej głośnej muzyki. Mia, a może ty zdobędziesz jego uwagę, malując coś na niebie? Wow, ale fajnie ci to wyszło! No pięknie, musi mieć zamknięte oczy, bo nic nie widzi! I co teraz, Maverick? A co wy knujecie? Haha, teraz na pewno zwrócimy jego uwagę. Mike, zobacz, jaka wielka burza nadchodzi. Musisz jak najszybciej stąd uciekać. Ależ tutaj ciemno, nic nie widać. Wow, Maverick, przyniosłeś latarnię? O nie, teraz jesteśmy uwięzieni. I co teraz? A, dobry pomysł. Z całej siły!
Świetna praca zespołowa, przyjacielu! Hurra! I już po burzy! O, chyba czeka nas niemałe sprzątanko. Ale zawsze łatwiej się sprząta razem. Do zobaczenia w następnym odcinku! Hej, Mike! Cześć, Mo! Wow! Ten bałwan będzie gigantyczny! Dobra robota, Mo! O-o! Coś tutaj się dzieje! Uciekajcie! Mo! O nie! Mo, zaraz zamarznie! Co teraz zrobimy? Tak jest! Zawiadommy Mavericka! Maverick, musisz natychmiast pojechać nad jezioro. Gaz do dechy. Mo pośliznął się i wpadł do lodowatej wody. Co teraz zrobimy? Dobry pomysł. Mam nadzieję, że nasi przyjaciele pomogą. Potrzebujemy waszej pomocy. Macie może przy sobie kulę? Doskonale. Nie ma czasu do stracenia. Szybko jedźcie za Maverickiem. Mike, zobacz, przyjechał Maverick i ma ze sobą pomocników. Mike ma rację. Musimy czym prędzej wyciągnąć Mo z wody. Dosięgniecie go, chłopaki? Użyjcie swojego dźwigu. Tak jest. Teraz wystarczy go tylko wyciągnąć. Wygląda na to, że porwał go nurt. Dalej, chłopaki. Dobra robota, przyjaciele! Udało się wam! Biedny Mo! Cały jest przemarznięty! Wszystko w porządku, Mo? Cały trzęsiesz się z zimna? Ha, widzę! Masz rację, Maverick. Miranda będzie wiedziała, jak mu pomóc. Zaraz ją zawiadomimy. Miranda, ktoś bardzo potrzebuje twojej pomocy. Czy masz może termofory u siebie? Doskonale! Zatem jedźmy! Yo! Hey!
O! Ha. O? O! Ha. 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 O! Bałwan jest już skończony i wygląda świetnie. To bardzo miło z waszej strony, Milo i Mitch, że pomogliście skończyć tego bałwana. A tymczasem Miranda ogrzała Mo termoforami i gorącą czekoladą. Wykonaliście kawał świetnej roboty dzisiaj, moi przyjaciele. Miłego popołudnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Wow! A to co było? Cześć, dźwigi! Czemu rzucacie tymi belami siana? Cześć, Max! Może ty mi wyjaśnisz, co tutaj się wyprawia? Budujecie tor wyścigowy? Wow! Ach, teraz rozumiem. Organizujecie wielki wyścig miasta Monster Trucku. W takim razie powinniśmy się pospieszyć, zanim zajdzie słońce. Tak jest. O-o, nasze dźwigi chyba coś knują. Spokojnie, spokojnie, chłopaki. Uff, nieźle to złapałeś, Max. Naszymi dźwigami nigdy nie wiadomo. Chłopaki, zabawę zostawcie na później. Mamy cały tor do zbudowania. Jak groch o ścianę. Chłopaki? Milo? Mitch? Żyjecie? Maxowi jest bardzo przykro. Tak jest. Milo i Mitch mają gwiazdki w głowie. I obawiam się, że samemu nie dokończysz naszego toru. Zgadza się, powinniśmy zawiadomić Mavericka. My to zrobimy, a ty zaopiekuj się naszymi przyjaciółmi. Tak, oni z pewnością potrzebują odpocząć. Maverick? Wow! Wszyscy w naszym mieście wiedzą, że to ty jesteś najszybszy. Aha, ty trenujesz do tego wielkiego wyścigu. Chłopaki budowali tor na wielki wyścig. No i wtedy, powiedzmy, mieliśmy mały wypadek. Max sam nie zdoła dokończyć toru. Pomożesz mu? Cześć, Mia. Mia? Ach, tu jesteś. Pewnie już nie możesz doczekać się dzisiejszego wyścigu. Mia, potrzebujemy twojej pomocy. Musimy dokończyć nasz tor wyścigowy. Max w pojedynkę nie zdoła tego zrobić. Co z Milem i Mitchem? Powiedzmy, że nie są teraz w formie. Tak jest, Maverick. Powinniśmy się już ruszyć. Czas działa na naszą niekorzyść. Już wam lepiej, moi przyjaciele? Nie czują się lepiej. Zobacz, Max. Ktoś tu przyjechał. A co z Milo i Mitchem? Cóż, dostali w głowę belką siana. Ale to był oczywiście wypadek, prawda, Max?
Okej, chłopaki, bierzmy się do pracy. Mamy do zbudowania tor wyścigowy. Wspaniała praca zespołowa. Dalej, Maverick. Już niewiele pozostało. Nareszcie. Widzę, że czujecie się znacznie lepiej. A jeśli chodzi o tor wyścigowy, voilà, jest już gotowy. Aż chcecie się ścigać? Jesteście tego pewni? Nie potrzeba wam więcej odpoczynku? Panie i panowie, nasz wielki wyścig zaraz się rozpocznie. Do biegu? Gotowi? Start! Hej, chłopaki! Chłopaki! Nie w tą stronę! Miłego wyścigu, moi drodzy! Do zobaczenia wkrótce! Jesteście podekscytowani mistrzostwami świata? Mówisz, że możemy zorganizować mistrzostwa w naszym mieście? To świetny pomysł! Jestem pewien, że Milo i Mitch nam pomogą. Oni uwielbiają piłkę nożną. Hej, chłopaki, czy moglibyście nam pomóc? Maverick chce zbudować boisko do piłki nożnej. Tak, żeby nasze miasto mogło zorganizować mistrzostwa. Masz rację, te miejsce będzie idealne na nasze mistrzostwa. Okej, rozegramy 3 mecze. Maverick zagra z Malcolmem. A Max zmierzy się z Mike'iem. I w ten sposób zwycięzcy przejdą do finału. Jesteśmy gotowi? Maverick zwyciężył w tym meczu!
Wygląda na to, że to Max wygrał. Maverick? Max? Teraz wygracie w finale! Maverick, to było imponujące! Wygrałeś nasz turniej! Spisaliście się dzisiaj na medal! Dobrze się bawiliście? Nie ma nic lepszego jak wspólna gra z przyjaciółmi! Miłej gry, przyjaciele! Do zobaczenia w następnym odcinku!